To nie będzie długi film. Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj porozmawiamy o najnowszej światowej premierze, czyli film Dom Gucci. Jest to historia rodziny Gucci, skupiona tak naprawdę na emocjach i napięciu, generalnie na dynamice pomiędzy Patricją a Maurizio, z dodatkową dawką faktów przelanych na wielki ekran. Generalnie film nie zgadza się w 100% z autentycznymi wydarzeniami, ale jest bardzo blisko, tylko właśnie kilka szczegółów absolutnie nie zgrywa się z tym, co działo się w rzeczywistości. Dzisiaj dla odmiany zaczniemy od pozytywów tego filmu, narzekanie zostawię sobie na koniec. Po pierwsze, to co mi się bardzo podobało i co można zauważyć już tak naprawdę od samej pierwszej sceny, to klamra, która otacza ten film. Jest właśnie bardzo ładnie zamknięta całość, ponieważ zaczynamy sceną, w której ma dojść do wspomnianego w zwiastunie morderstwa. Widzimy codzienną sytuację, drogę do pracy, no i dopiero wtedy przechodzimy do właściwej akcji, która zaczyna się mniej więcej od momentu poznania się Patrycji z Maurizio. Tak przez całe 2,5 godziny są nam przedstawiane przeróżne wydarzenia, no i właśnie końcówka, jest to rozszerzona pierwsza scena z filmu. Jeżeli przed seansem zapoznaliście się z historią rodziny Gucci, to absolutnie nie znaczy, że nie będziecie ciekawi, jak to wszystko się rozegra. Film jest bardzo ładnie nakręcony, jest bardzo dobrze zagrany, no i też nasza ciekawość rośnie ze sceny na scenę, jak do tego morderstwa doszło. Generalnie zdjęcia w tym filmie są naprawdę przepiękne, są aż zbyt piękne, bym powiedziała. Jest to plus, ponieważ jak najbardziej zgrywa się to z charakterem całego filmu, z główną fabułą, ponieważ mamy tutaj naprawdę zamożną rodzinę. Więc też przedstawione postacie ubierają się w zamożny sposób, noszą drogą biżuterię. I tutaj generalnie miałam wrażenie, że przez całe te 2,5 godziny oglądam bardzo długą reklamę w biżuterii, ale to jak najbardziej do wszystkiego pasuje. Co do samej obsady, nie są to nieznane nazwiska. Mamy Lady Gaga, mamy Adama Drivera, mamy Jareda Leto, mamy Al Pacino. Wszyscy dali z siebie 101%. Absolutnie nie mam zarzutu oprócz Jareda Leto. Jakby postać Paolo Gucci jest inna. I to by się nawet zgadzało mniej więcej, powiedzmy, z faktami. Tylko, że ta postać jest tutaj w strasznie karykaturalny sposób przedstawiona. Okej, Paolo może być ekscentryczny, może próbować własnego stylu ubierania się i tak dalej. Ale Jared robi z niego trochę takiego rodzinnego klauna. Pomimo tego, że Paolo ma być czarną owcą w rodzinie, to właśnie wychodzi z niego taki klaun dzięki właśnie aktorowi. Na początku byłam trochę zaskoczona tym filmem, ponieważ spodziewałam się od razu, od początku do końca, co też sugerowała pierwsza scena, poważnego filmu. Właśnie tych intryg, tego rodzinnego kręcenia, tego knucia. A tak właściwie, to po tej wstępnej scenie mamy przedstawioną dosyć zabawną, troszeczkę niezręczną historię właśnie poznania się Patrycji z Maurizio. To tak właściwie jest taki od razu taki początek takiego świeżego związku, gdzie jeszcze nie czujecie się jakoś super pewnie, ale tak właściwie to tak, ale niekoniecznie. No i czasami bywa po prostu niezręcznie, momentami nawet cringe'owo. Ale generalnie pierwsza połowa filmu jest właśnie zabawna, jest taka lekka, i bardzo przyjemnie się ją przyswaja, bardzo przyjemnie się ją ogląda. Za to w drugiej części, kiedy tak właściwie prawie ze sceny na scenę wchodzimy w te intrygi, w to knucie, w te poważne tematy, tutaj zaczęło mi się trochę dłużyć. Zaczęło mi się trochę dłużyć, zaczęło mi się też trochę nudzić. Co prawda ciekawe jest, i jest to bardzo fajny zabieg, że przez tą pierwszą, tą zabawną, lekką część filmu, gdzie mamy pokazaną rzeczywiście taką rodzinną atmosferę, taki luz, kolorystyka jest też cieplejsza, mamy cieplejsze odcienie. Czuć taką właśnie rodzinną, fajną atmosferę. No a później już w tej poważniejszej części kolory stają się ciemniejsze, zimniejsze jednocześnie. I też podkreślają nam tą powagę, podkreślają nam to, że
Okej, zostawiamy całkowicie ze sobą ten fajny, ten luzacki świat, luzackie życie i wchodzimy tutaj w naprawdę poważne kwestie. Tutaj już zaczynam trochę narzekać, ale generalnie jeszcze jednym takim dosyć sporym uchybieniem, moim zdaniem, była kwestia dezorientacji. W takim sensie, że jeszcze na początku wiemy, gdzie jesteśmy, tak? Akcja zaczyna nam się we Włoszech, w Toskanii. Później razem z biegiem akcji przelatujemy do Nowego Jorku, później znowu jesteśmy w Włoszech i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie absolutnie nie mamy pojęcia, w której części świata znajdują się bohaterowie. Brakuje tutaj takich punktów orientacyjnych, ponieważ tych podróży jest sporo i tak naprawdę jesteśmy w stanie tylko właśnie na początku rozpoznać, że jesteśmy w Toskanii, a później w Nowym Jorku. Później robi się ogromny bałagan. Przez chwilę wiemy, że jesteśmy na granicy Szwajcarii bodaj. I później znowu robi się całkowity bajzel. Ja się strasznie gubiłam, bo wszędzie to tło było dosyć podobne. W takim sensie, że wszędzie mamy bogate wille, jakieś apartamentowce i tak dalej. Jest po prostu tego ogrom. I tak jest w każdej siedzibie Gucci, tak? Więc tutaj no, trudno było rozróżnić, gdzie aktualnie się znajdujemy. Na koniec jeszcze trochę pochwalę całość filmu. Muzyka była świetna, kreacje wyszły cudownie. Biżuteria, tak jak wspomniałam, jak w reklamie biżuterii, świetnie. Cała stylistyka absolutnie na plus, tylko właśnie te drobne potknięcia, które mnie tutaj zraziły do tego filmu, no niestety nie przemawiają na jego korzyść. Swoją drogą jestem ciekawa, ile razy w tym filmie padło słowo szykowne. Generalnie oceniam film na 6 na 10. Tyle na dziś ode mnie. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli widzieliście już film Dom Gucci, to oczywiście zapraszam do komentowania, wyraźcie swoją opinię, powiedzcie, czy zgadzacie się ze mną, czy może jednak nie. Dzięki i widzimy się następnym razem. Pa!